Drodzy bracia i siostry, jak 50 lat temu stajemy przy niepokalanej Matce Kościoła, jak wtedy ojciec Franciszek wraz ze współpracownikami i paniami z Instytutu, kardynał Karol Wojtyła i wszyscy ówcześni członkowie Ruchu Światło Życia. Pragniemy dzisiaj, po 50 latach, odnowić akt konstytutywny naszego ruchu, aby wejść w nowe 50-lecie, umocnieni wiarą w Chrystusa Zbawiciela, Odkupiciela człowieka i opiekę niepokalanej Matki Kościoła. Akt konstytutywny będziemy wypowiadać wszyscy razem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niepokalana Matko Kościoła, zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością Twoją opiekę nad dziełem oazy żywego Kościoła. Wyznajemy, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości pierwsza oaza niepokalanej, oddana pod Twoją szczególną opiekę, rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch oazy i wywodzący się z niego ruch światło życia. Wyznajemy, że Twoja postawa bezgranicznego, oblubieńczego oddania się w miłości Chrystusowi jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym. Ponieważ jesteś niepokalaną oblubienicą Słowa, zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim, w szczytowej godzinie miłości na krzyżu, dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła. Wyznajemy także, że zjednoczenie z Tobą w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą żywotności i płodności Kościoła Matki. Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem Matką, o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości. Jesteśmy przekonani, że całe dzieło oazy opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu, jak wychowywanie swoich uczestników do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy posiadania siebie, dawaniu siebie Chrystusowi i braciom. Jesteśmy przekonani, że taka postawa jest źródłem nowego życia. Dlatego słuszne jest, abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie, błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje. Jesteśmy przekonani głęboko, że o tyle tylko staniemy się oazą żywego Kościoła, o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele. Przyjmij więc jako swoją rzecz i własność wszystkich, którzy oddali się Twoje życie i wszystkie swoje siły na diakonię ruchu światło życia. Przyjmij wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów, którzy pragną służyć w ramach ruchu wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła. Przyjmij wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w oazie oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia i udziel mi łaski wytrwania. Przyjmij także jako swoją rzecz i własność to miejsce, gdzie wszystko ma służyć dziełu oazy żywego Kościoła i spraw, aby mogło ono bez przeszkód służyć tylko tej sprawie. Niepokalana Matko Kościoła, bądź również Matką dzieła oazy i ruchu światło życie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Bogu niech będą dzięki za ten czas. Za chwilkę jeszcze krótkie ogłoszenie.